Początkach Warszawy słów kilka. Początki Warszawy, podobnie jak i początki Polski czy innych miast w średniowieczu, pozostają często owiane tajemnicą. Nie dysponujemy zbyt wieloma informacjami o nich. Pierwsze informacje o naszej stolicy pojawiają się dopiero w XIV wieku, dokładnie w 1313 roku. Niestety nie wiemy, kiedy rozpoczęto wznoszenie zamku w Warszawie, ani kiedy nadano miastu magdeburskie prawa lokacyjne. Pytania, jakie możemy sobie zadać, mogą wyglądać następująco. Dlaczego tak mało wiemy o początkach Warszawy? Dlaczego w ogóle doszło do powstania Warszawy? Na pierwsze pytanie można udzielić dość prostej odpowiedzi. Przede wszystkim niewielu ludzi wówczas umiało czytać i pisać. Pisali najczęściej duchowni i to oni pozostawili nam najwięcej informacji. Początki wielu miejsc znikały w średniowieczu często w pomroce dziejów, właśnie dlatego, że nikt tego nie opisał, bo zabrakło osób, które potrafiłyby to zrobić. Ludzie często opierali się wówczas na ustnej tradycji. O wiele więcej wiemy o miejscach, które dorobiły się już pewnego znaczenia w przestrzeni publicznej lub żyli tam piśmienni ludzie, jak na przykład w klasztorach. O początkach Warszawy zyskaliśmy w ostatnim czasie nowe informacje. W artykułach poświęconych właśnie temu na zagadnieniu profesor Henryk Samsonowicz i profesor Tomasz Jesiński wskazali, że miasto powstało i wzrastało dzięki rozwojowi dróg handlowych. Kluczowym szlakiem, dzięki któremu na mapach pojawiła się Warszawa, był szlak z Torunia do Włodzimierza Wołyńskiego. Wcześniej szlak przebiegał tak, że omijał terytorium przyszłej Warszawy i wiódł aż do Kijowa. Sytuacja zmieniła się, kiedy Kijów został uzależniony od Tatarów. To spowodowało, że jego rolę w handlu przejął Włodzimierz Wołyński. W tym mieście przecinały się szlaki handlowe prowadzące w różne kierunki świata. Jeden aż z Flandrii poprzez Toruń, a inny na Bliski Wschód. Jeszcze inny do Chin. Szlak z Flandrii do Włodzimierza biegł po prawej stronie Wisły i omijał obszar przyszłej Warszawy. Do zmiany szlaku doszło na skutek najazdów litewskich na Mazowsze w XIII i XIV wieku. To one skłoniły handlarzy do znalezienia nowej drogi w bezpieczniejszej okolicy. Miejsce, w którym narodziła się Warszawa, w okolicy Zamku Królewskiego, kupcy przeprawiali się przez Wisłę na jej drugą stronę, aby tam kontynuować swoją podróż na wschód do Włodzimierza. Pokonanie rzeki nie należało do prostych czynności i wymagało korzystnego ukształtowania brzegów. Same szlaki handlowe podlegały regulacjom prawnym tworzonym m.in. przez książąt mazowieckich na początku XIV wieku. Karawany kupieckie nie mogły jechać swobodnie wybraną drogą czy z łatwością zmieniać trasy, tak jak to dzisiaj możemy zrobić. Karawany musiały poruszać się po konkretnych traktach handlowych, zatrzymywać się w określonych miastach i wystawiać tam swoje towary na sprzedaż oraz wnosić opłaty w komorach celnych. Tak istotna zmiana szlaku handlowego musiała i dokonała się z udziałem książąt mazowieckich. W 1309 roku doszło do bardzo istotnych zmian w relacjach pomiędzy mieszczanami toruńskimi a książętami mazowieckimi. Piastowie mazowieccy zaczęli wydawać przywileje dla mieszczan toruńskich. Także w 1310 roku książę mazowiecki Bolesław II wydał przywilej handlowy kupcom krakowskim, sandomierskim i węgierskim. Kluczowym elementem nowego szlaku była warszawska przeprawa przez Wisłę. Przeprawy tej strzegł gród nieopodal, którego lokowano miasto. Pierwszy gród, jaki wzniesiono, niestety spłonął, przez co archeolodzy nie mogą określić czasu, w jakim go zbudowano. Na pewno wiemy, że istniał już 23 kwietnia 1313 roku, kiedy właśnie w Warszawie książę mazowiecki Siemowit wydał swój dokument. Drugi gród zbudowano na miejscu pierwszego w latach 1351-1353. Dodatkowymi dowodami przemawiającymi za udziałem mieszczan toruńskich w powstaniu i rozwoju Warszawy można w pewnych bardzo istotnych analogiach wzniesionych budowli sakralnych, ich umiejscowienia i wezwań, pod jakimi funkcjonowały. Zarówno w Toruniu, jak i w Warszawie znajdowały się kościoły
świętego Jana Chrzciciela. W Toruniu istniał aż do 1811 roku kościół świętego Jerzego przy dzisiejszym skrzyżowaniu szosy chełmińskiej i czerwonej drogi, znajdujący się w XIV wieku poza murami miejskimi i przy nim funkcjonowało leprozorium. Podobnie w Warszawie poza murami miejskimi znajdował się nieistniejący dzisiaj kościół pod wezwaniem świętego Jerzego i leprozorium nieopodal skrzyżowania ulic Freta i Świętojerskiej. Istotnym elementem historii powstania Warszawy i szlaku handlowego biegnącego z Flandrii przez Mazowsze aż do Włodzimierza Wołyńskiego było zawarcie małżeństwa w 1311 roku przez Strojdena, syna Bolesława II Mazowieckiego, z Marią Halicką z dynastii Rurykowiczów. To polityczne małżeństwo zabezpieczało szlak i całą wielką inwestycję, jaką była Warszawa, przeprawa przez Wisłę i nowy odcinek szlaku. Najpierw Tosiemowit II dzierżył kasztelanią warszawską. Po śmierci Bolesława II w 1313 roku Trojden został księciem warszawskim i kontrolował ten niezwykle ważny dla Mazowsza szlak handlowy i dwie przeprawy przez Wisłę. Podsumowując, Warszawa powstała na skutek przesunięcia ważnego szlaku handlowego prowadzącego z Flandrii do Włodzimierza Wołyńskiego z prawej strony Wisły na lewą. Nowa osada pojawiła się przy przeprawie przez rzekę. Zmiana przebiegu szlaku handlowego nie mogła odbyć się bez udziału książąt mazowieckich i ludzi zaangażowanych w handel toruńsko-włodzimierski. To dzięki działalności mieszczan toruńskich, Bolesława II, Siemowita II, Trojdena I oraz małżeństwa tego ostatniego z Marią Halicką nowy odcinek szlaku zyskiwał na sile i znaczeniu. Dzięki temu powstała, rosła w siłę i znaczenie Warszawa, stając się w krótkim czasie jednym z najważniejszych miast, co widać już chociażby po wybraniu jej na miejsce rozstrzygnięcia sporu krzyżacko-polskiego w 1339 roku. Później, w XVII wieku, Warszawa została wybrana na siedzibę króla i centrum władzy politycznej Rzeczypospolitej.